12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. To dobra okazja do docenienia ich trudu pracy i podziękowań. W Dniu Święta Pielęgniarek i Położnych w Ostrowcu Świętokrzyskim wręczono odznaki honorowe za zasługi dla ochrony zdrowia. To jest dla mnie takie uhonorowanie codziennej pracy, codziennego trudu, ale też i ogromnej codziennej satysfakcji za to, co na co dzień robię. Każda osoba pracująca w zawodzie pielęgniarki powinna rozumieć drugiego człowieka. W swoim profesjonalizmie powinna wykazywać się cierpliwością i umiejętnością słuchania. To poczucie misji jest bardzo ważne, bo jeżeli właśnie pielęgniarka w wyborze zawodu kieruje się poczuciem misji, to jest bardzo, bardzo istotne. Pielęgniarka jest obecna przy narodzinach, często towarzyszy również w ostatnich chwilach życia człowieka. Niesie pomoc medyczną, często wsparcie duchowe. Ten zawód to służba. Powinna cechować się przede wszystkim wiedzą, profesjonalizmem, ale też ogromną empatią i bardzo dużym sercem, który i ten profesjonalizm i tą wiedzę powinna właśnie przekazywać w codziennej pracy na co dzień. A praca pielęgniarki nie jest łatwa. Często praca pielęgniarek jest niedoceniana, a doceniają ją dopiero ci, jak leżą w szpitalu. Przez ostatnie dekady służba zdrowia borykała się z brakiem wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej. Dziś sytuacja poprawia się. Coraz więcej wykształconych pielęgniarek decyduje się na pracę w placówkach medycznych. Pensja podstawowa pielęgniarki, która zaczyna pracę w wysokości 5300, nie jest w dzisiejszych czasach niskim uposażeniem. I myślę, że to jest też taki czynnik, który powoduje, że mamy coraz więcej chętnych do studiowania w zawodzie pielęgniarstwo. Dzień Pielęgniarek i Położnych to doskonała okazja do podziękowań za codzienny trud wkładany w wykonywanie tego trudnego zawodu. To również okazja do docenienia i wyróżnienia, które często jest motywacją ważniejszą niż gratyfikacja finansowa.